Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Andrzej Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Andrzej Sośnierz, poseł Porozumienia, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Miała być rekonstrukcja rządu, będzie rekonwalescencja rządu. Taka sytuacja. No, rekonstrukcja będzie, zmiana będzie. Dzisiaj opóźniona o jeden dzień. No, ale będzie, ale to co awatar ministra Czarnka wystąpi, czy jak, w jaki sposób odbierze nominację? No nie, minister Czarnek nie odbierze nominacji, ale pozostali ministrowie. A jest pewność w ogóle, tak, kto jest zarażony, kto nie jest zarażony? No, minister Czarnek podobno tak. Ja nie przeglądam wszystkich imion, nie spowiadają się ze wszystkich wyników, ale on już ma potwierdzone. Pozostali ministrowie jeszcze czekają, bo od kontaktu do zakażenia, no musi, do ujawnienia się zakażenia musi minąć kilka dni, więc pozostali jeszcze czekają, no ale póki co są na kwarantannie. No, a z drugiej strony, jak na to patrzymy, jak to do tego doszło w ogóle? Przecież premier w lipcu odwołał epidemię. No tak, wszyscy wiemy, że były to niestety mało odpowiedzialne słowa. To nawet czasem można zrozumieć dlaczego. Kampania wyborcza, próbujemy namawiać ludzi do pójścia na wybory, ale to ma też swoje konsekwencje. Nie można tak demobilizować społeczeństwa, bo to potem ma swoje dalekie reminiscencje i z tego powstają problemy. W lipcu premier Morawiecki mówił tak, przypomnijmy, cieszę się, że coraz mniej się obawiamy tego wirusa, tej epidemii. To jest dobre podejście, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się go bać. Premier Morawiecki w lipcu. Co grozi nam w październiku i w listopadzie, panie pośle? W listopadzie trudno powiedzieć, kiedy będzie ten szczyt, bo to jeszcze nie jest te kraje, nie, te kraje, które przeżywały w sposób naturalny, a głównie tutaj Szwecja jest na tapecie, to one też w pewnym momencie miały szczyt i potem to opadało samoistnie, już bez ingerencji władz, rządów. I kiedy u nas taki naturalny spadek nastąpi, to nie wiem, ale czy to będzie jeszcze w październiku, czy w listopadzie, ale gdzieś w tym czasie. Także już w styczniu, lutym to będzie fala samoistnie opadająca. Panie pośle, a czy do tego czasu wszystkie informacje, które płyną na temat epidemii z rządu, trzeba traktować jako potencjalne półprawdy albo zwykłe kłamstwa? No ja nad tym ubolewam, bo informacje do społeczeństwa powinny płynąć rzetelne. Nie zawsze są to dobre informacje. A tutaj u nas zapanowała taka moda, żeby mówić, o fajnie jest, już panujemy, współczynniki spadają, a to jest inaczej. To powoduje, że społeczeństwo przestaje wierzyć, a w tym momencie też i przestanie słuchać pewnych zaleceń. No Polacy się zachowali, ja byłem pełen podziwu, na samym początku epidemii bardzo odpowiedzialnie. No tak poszli na tą kwarantannę, tak dotrzymywali reżimu, że aż miło było no mi i patrzeć. Mieliśmy zakaz wejścia do lasów, a potem no, pełne plaże. Ale potem pojawiały się takie Andrzej Sośnierz, poseł Porozumienie z nami. Za sekundę do Grywka w sieci. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz, na żywo, dogrywka w sieci, tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie, Andrzej Sośnierz, poseł Porozumienia, Klub Prawa i Sprawiedliwości jest z nami, ponownie Klub Prawa i Sprawiedliwości, przez moment tak wisiało to na włosku. No, ja ten klub zawsze był. Po raz drugi. Przepraszam, Zjednoczonej Klub Prawicy. Zjednoczonej Prawicy. Naturalnie. Tak. Panie pośle, pytałem przed momentem o to, czy te informacje, które na temat epidemii, przebiegu epidemii, walki z epidemią płyną z rządu, należy traktować jako potencjalnie nie do końca wiarygodne. I przeczytałem, może po prostu zapytam, czy w Polsce zmalała nagle liczba łóżek w szpitalach zakaźnych? Nie, dlaczego? W maju przed wyborami premier mówi 11,5 tysiąca miejsc. Mamy to pod kontrolą. Dziś Ministerstwo Zdrowia informuje o liczbie 6300 bodajże łóżek. To taki tylko wycinek z tego, co o czym nam się mówi, na temat czego informuje, a jak potem wygląda rzeczywistość. Może to były dodane łóżka w szpitalach jednoimiennych, których było wtedy więcej. No nie chcę tutaj ponosić odpowiedzialności za te słowa, ani tutaj je tłumaczyć, bo rzeczywiście one są... Mnie osobiście w całej tej polityce informacyjnej no, drażni taka pewna niekonsekwencja. Już nie chcę powiedzieć, czy to są czasem
jakieś świadome nieprawdy, ale społeczeństwo nie jest aż takie naiwne, a w szczególności przy tak długo trwającym procesie, to wszystko wyjdzie prędzej czy później na jaw, więc spodziewałbym się rzetelnej informacji. Informacje nie zawsze muszą być pomyślne. Czasem można powiedzieć, no coś się nie udało. Czasem można zająć błędną informację, przeprosić. Społeczeństwo nabierze wtedy zaufania do tych, którzy takie informacje przekazują. Jeżeli my sami musimy się domyślać, że coś jest nie tak, to niedobrze. A czy w tym rządzie jest ktokolwiek, panie pośle, kto wie, co robi i co robić w związku z dalszym przebiegiem epidemii? No, jest minister zdrowia, który powinien tą akcją, ale tą akcję prowadzić i ją koordynować. No, i jakie nadzieje pan pokłada w ministra zdrowia? No tu niestety znów pojawiają się decyzje zupełnie irracjonalne. No choćby to, że będziemy badać tylko pacjentów objawowych i to jeszcze tam na początku było, że z czterema objawami, jak nie to... No i teraz pytanie, czy poseł Czarnek ile miał objawów? Jeden, ból głowy, który zresztą nie jest tam kluczowy. I czy w związku z tym zapłacił za to badanie, bo z tej zasady by wynikało, że powinien. Członek rządu, ale przecież tak nie powinno być. Panie pośle, to jak? No, to... Nie tylko członkowie rządu, każdy obywatel powinien to badanie mieć. Ja osobiście uważam, że badania, testy na koronawirusa powinny być bezpłatne dla wszystkich i dla wszystkich tych, którzy wyrażą taką chęć, dlatego że ten niepokój i panika często nieuzasadniona, bo nie jest aż tak źle. Nie jest aż tak źle, jak wielu podejrzewa. Niektórzy myślą, że już wszyscy mają. Nie, nie jest. No to jest ta grupa... Zdaje się 100 tysięcy... Ona oczywiście narasta. 100 tysięcy zakażeń, 2000 minionej doby, no 29 zgonów. Jest gorzej niż to oficjalne dane. I to są oficjalne dane, a pan mówi, że jest jeszcze gorzej niż to oficjalne dane. Jest jeszcze gorzej, ale nie jest aż tak źle, żeby każdy był zakażony. A na jakiej podstawie pan mówi, że jest jeszcze gorzej niż oficjalne dane wskazują? Na podstawie ilości zgonów. Jeśli jest 2,5 tysiąca zgonów, a śmiertelność co najwyżej 1%, no to pan ma już 250 tysięcy zakażonych, ale śmiertelność jest prawdopodobnie 0,7%, czyli około 350 tysięcy zakażonych prawdopodobnie już jest. A to jest, to jest jakiś wynik badań, jakiejś estymacji? Tak, w niektórych krajach, które bardziej skrupulatnie prowadzą statystyki, no to i testowanie przede wszystkim, to takie wyniki wychodzą. Zresztą wśród naszych górników też tak wyszło, że ilu było zakażonych bezobjawowych, prawda? Bardzo dużo. Tylko niewielki procent górników. U nas chyba jeszcze był niższy ten wskaźnik zakażalności, a śmiertelności to w ogóle wśród tej grupy, która nie jest przecież starszą, to grupa osób w średnim wieku, górnicy, i to potem ich żony, ich dzieci. Więc w tej grupie śmiertelność była niska, jeszcze niższa niż ta, o której mówię. No ale średnio w społeczeństwie, jeśli dotyczy to osób starszych, które są na przykład w domach pomocy społecznej, nie tylko, to starsze osoby przeżywają tą chorobę gorzej i ta śmiertelność jest wyższa. Więc wtedy ten średni wskaźnik śmiertelności jest tam, obraca się około 1%, ale jego nie osiąga. Więc mając na uwadze, ile osób zmarło, to można wywnioskować, ile osób nie więcej było zakażonych, bo ta informacja jest jako taka obiektywna. Panie pośle, czy pan się czuje jako specjalista od zdrowia publicznego, nie wiem, oszukany przez premiera Morawieckiego? Oszukany nie, ale mnie drażni to, że uwagi, które od 6 czy 7 miesięcy już staram się przekazać, które praktyka pokazała, że były słuszne, no niestety i że należało zmienić sposób walki z epidemią, ciągle są całkowicie ignorowane, ale nie tylko mnie się ignoruje. Sposób walki z epidemią na powszechne testowanie przede wszystkim, na, tak? Tak, ale powszechne... W jaki sposób ten niewydolny już dziś sanepid miałoby to uciągnąć? No więc właśnie, należało wzmocnić sanepid, ale nie kupując mu komputery, tylko po prostu trzeba było zatrudnić, ale nie na stałe, tylko na doraźne umowy i całą grupę osób, które niekoniecznie musiały mieć wykształcenie tam medyczne czy biologiczne. Do obsługiwania linii telefonicznych nie trzeba przecież osób z takim wykształceniem. Więc to można było szybko zrobić na umowach zlecenia, przeprowadzić akcję,
potem ta grupa osób nie będzie potrzebna, bo kiedy stłumimy epidemię, to tych zespołów, tych osób zatrudnionych do walki z epidemią może być znacznie mniej. Wtedy, kiedy będziemy trzymać już na uwięzi i poziom zachorowań będzie niższy. Ale to można było zrobić. Powszechne testowanie, ale w jaki sposób tego, jak to zorganizować? Przecież to dziś pan może być chory, albo dziś jest zdrowy, jutro pan może zachorować na przykład. To w jakiej częstotliwości te testy należą przeprowadzać? Ale zarazi się pan tylko od innej osoby chorej. To jest ten łańcuszek. Nie zarazi się pan chodząc po ulicy, na której nie ma nikogo, albo nikt zakażony pana. Więc jeżeli bierzemy zakażonego i wszystkie jego kontakty, kontakty tych kontaktów, to jest tylko ciąg od człowieka do człowieka. Więc w związku z tym te kontakty, ten wywiad epidemiologiczny, to właśnie jest wywiad epidemiologiczny, kiedy odnajdujemy wszystkie osoby, które miały kontakt z zakażonym, bo tylko przez kontakt z zakażonym, bezpośredni lub pośredni, możemy się zarazić. To nie jest tak, że w każdej sytuacji, gdziekolwiek jesteśmy. Czyli idąc po tym łańcuszku od góry, można zawsze dotrzeć do zakażonego, kwarantannę zastosować wobec tych, którzy mieli kontakt i mogą być zakażeni, wtedy pozostałe osoby w państwie są bezpieczne. Tak mniej więcej się to dzieje. No, może nie w takiej skali, jak pan sobie to wyobrażał. To się właśnie nie dzieje, no bo gdyby się tak działo, to byśmy epidemii nie mieli, byłaby stłumiona. No może dlatego, że no nie wiem, no sanepid jest po prostu niewydolny. No to więc o to właśnie to jest chodzi. Problem. Panie pośle, a gdzie się zaczyna odpowiedzialność nie tylko polityczna, premiera, ministrów, innych ludzi w państwie, którzy opowiadali kiedyś, że epidemia nam nie zagraża, na przykład trzeba było iść na wybory, teraz się okazuje, że jest zupełnie inaczej. No, nie zaszkodziłoby, żeby czasami do jakiegoś błędu się przyznać, bo to przecież ludzie nie są nieomylni, władze też, no to były błędne wypowiedzi. A pana nikt nadal nie słucha w rządzie, w państwie rządzie. Nie tylko zresztą mnie, mój kolega z klubu z Porozumienia, pan profesor Maksymowicz też 5 miesięcy temu napisał list do ministra Szumowskiego, wtedy wnioskując o to, żeby zająć się grypą i przygotować się również do grypy, która się za chwilę zbiegnie z koronawirusem. A przygotowano się do grypy? I w ogóle go nie miał odpowiedzi przez kilka miesięcy. Słyszymy, że nie ma szczepionek na grypę na przykład. To po prostu ludzie nie są w stanie ich kupić, bo ich nie ma na rynku. I znów ta jakieś rozejście się oficjalnych wypowiedzi z rzeczywistością, bo minister mówi, już mamy 1 200 000 jest w Polsce, no a pacjenci nie mogą tego może kupić i wszyscy załatwiają. Tu u nas mamy system służby zdrowia załatwiania. No. Proszę, może te szczepionki 1 200 000 to jest w tym samym magazynie, w którym też trzymają te 200 000 respiratorów, tam maseczki. To no, taki tajny magazyn, że niego znaleźć nie można. Tajny magazyn i tam są też te koperty dla wybory za 70 milionów. No może tak żartujemy. Czy to nie powinien być prawdziwy powód kryzysu w koalicji? To, o czym dzisiaj mówimy, to, o czym pan mówi, też wspominając własne perypetie z własnym rządem. Czy w takim momencie państwa należy go jeszcze bardziej rozwiać? Nie. Tutaj należy go uspokoić, rozmowy koalicyjne przeprowadzić, ale to powinno być też, sposób walki z epidemią powinien być też przedmiotem rozmów koalicyjnych. No to wszystko tam troszkę było rozchwiane. Ale przecież pobudziliście się ustawę futerkową, a dogadaliście się później? Tak, by teraz najważniejsze były futerka. Ja już nie mówię o tym, po co ten temat w ogóle był wrzucony, nie? Jakby tu mamy epidemię, a my się o futerkach kłócimy. No przekryć bezkarność plus chyba tak sądzę. No i bezkarność no, się no troszkę właśnie wiązała z epidemią, no ale... Ale tak po kolei, pokłóciliście się o futerka w Zjednoczonej Prawicy, dogadaliście się na przykład odpuszczając w porozumieniu sprawę pełnomocnika rządu do spraw walki z epidemią. Znaczy nie odpuściliśmy, ale oczywiście dawno już pełnomocnik powinien być i ten pełnomocnik po to, żeby utrzymać służbę zdrowia w ruchu tak, jak ona funkcjonuje. Minister miał się zajmować tym, żeby to, co do tej pory było robione, te tłumy pacjentów, które to są główni klienci w cudzysłowie tych służby zdrowia, ci, którzy chorują na serce, na miażdżyce, na naciśnienie, na cukrzycę, wszystko. I oni powinni być nadal zaopatrywani, a dodatkowo pełnomocnik miał się
się zajmować szybkim reagowaniem na sprawy związane z epidemią. I to był właściwy sposób ułożenia. I to był wasz warunek, warunek porozumienia. Zgodziliście się na powrót do rządu, na ministerstwo dla wicepremiera Gowina, po jego powrót do rządu, pełnomocnika do spraw samorządu. A co z warunkiem co z sine qua non to nie było. No, niestety, ale żeby ten rząd jednak powstał, a w czasie tak trudnym dla państwa też nie jest właściwym ciągle trzymać państwo w niepewności. Ale zgodził się pan na to, że ktoś pańskim zdaniem niekompetentny będzie w dalszym ciągu prowadził tę politykę walki z epidemią. No, nazwijmy, dajmy szansę, ale faktem to jest, pan że... już trzeciemu ministrowi zdrowia daje szansę i powtarza to samo w sumie. No tak, ale no czasem trzeba na jakieś ustępstwa iść. Czy grozi nam tak zwany lockdown, który przeżywaliśmy wiosną? Jesieni. On nam grozi, chociaż nie zalecałbym go, dlatego że będzie trudno utrzymać, przy zresztą tak właśnie niepewnej polityce informacyjnej, czy Polacy znów uwierzą, ale wszyscy już widzą, ile tych zakażeń jest, więc to na pewno by ułatwiło. Ale pomijając tutaj spolegliwość społeczeństwa, to jeszcze skutki gospodarcze. Czy my naprawdę... Chyba nie na następną tarczę, na następne tarcze możemy dodrukować pieniędzy, więc to jest groźne. A czy rząd powinien, czy premier powinien się zdecydować na coś takiego, jak to, co przeżywaliśmy wiosną, kiedy, bo rozumiem, że to nie jest jeszcze szczyt zachorowań. Proponowany przeze mnie system naprawdę jest skuteczny i no nie mogę wyjść z podziwu w cudzysłowie, że nie jest on, nie wyciągamy wniosków. Na Śląsku przetestowaliśmy ten system i proszę popatrzeć, Śląskie Województwo w tej chwili jest na 14 miejscu w Polsce, jednym z ostatnich. Jeśli chodzi o? Jeśli o chodzi zakażalność na milion mieszkańców. W przeliczeniu na milion mieszkańców. Jesteśmy, czyli jest to jedno z najzdrowszych w tej chwili województw. Dlaczego? Dlatego, że 3 miesiące temu intensywnie przetestowaliśmy górników i rodziny. Ale teraz nie testujemy, więc za miesiąc znowu będziemy mieli. Oczywiście i to za chwilę, jeszcze miesiąc, półtora minie i Śląsk dogoni. Tutaj, bo jest gęsto zaludnione i podobnie. Ale w tej chwili jest jak gdyby jednym z najzdrowszych województw i czy nie warto wyciągnąć z tego wniosków? No warto wyciągnąć, bo to się na polskie nawet materiały udało zrobić mało. To testowanie też nie obejmowało przecież wszystkich, tylko głównie górników. I tak okazało się skuteczne. Więc zróbmy to samo dla całej Polski. I wtedy Polska będzie oczywiście nadal miała epidemię, ale na niskim poziomie, który nie będzie dezorganizował społeczeństwa. To jeszcze a propos tych trudnych decyzji. 1 listopada. Zamknąć cmentarze, czy nie zamknąć? No teraz nie podjąłbym się, szczególnie, że na cmentarzach, no to sobie nie powiedzieć, jesteśmy na wolnym powietrzu, no ale żeby dojechać na cmentarz, ludzi, musimy tam w tych tramwajach i pociągach się spotkać, więc będzie z tym problem. No ja cały czas wzywam, weźmy się do roboty, weźmy przykład taki, jak był zrobiony, takiego systemu, jak był na Śląsku przetestowany przez przypadek ze strachu. Dobrze, mamy to doświadczenie, zróbmy to, wtedy opanujemy epidemię i pojedziemy na wszystkich świętych, ale w tej chwili nie jestem. Co pan jeszcze robi w tej koalicji, panie pośle? Jak pana nikt nie słucha, pan ja powtarzał przez pół roku cały czas to samo i cały czas udowadniał, że ta polityka alternatywna, którą prowadzi rząd, jest błędna i nadal mnie nikt nie słuchał i w sytuacji kryzysu jeszcze koalicyjnego, kiedy miałbym szansę przeforsować proponowane przez siebie rozwiązania, też by mnie nikt nie słuchał, no to nie No wiem. Ale kto inny jak nie koalicja właśnie jest w stanie to wykonać, więc warto... No ale nie wykonuje, nie wykonuje, pan ciągle przekonuje. Może w końcu to ktoś... To co musi się wydarzyć? Rozumie. Musimy dojść do może kilku... teraz ta nauczka z rządem, bo przecież to nie jest kwestia zdrowia jednego czy innego ministra, ale to dezorganizuje pracę rządu. Przecież... Ale był zakażony wcześniej minister Woś, rząd obradował zdalnie, no.
No ale teraz, jest, teraz też... jest coraz więcej tych oficjeli i to też dla nich osobiście za bardzo groźne nie jest, tak dla Trumpa, ale proszę też popatrzeć. Wszyscy kozacy, którzy tacy byli, i tam Jones, i Trump, i ten Bolsonaro, tak, wszyscy, oni się nie boją wirusa, a potem zachorowali i od razu im tam troszkę się tak miękko zrobiło. Więc ci kozacy to na świecie, nie tylko u nas w Polsce ci kozacy, występują. To wie pan, to tak... W cudzysłowie, no. Właśnie. To jeszcze na koniec, ten nowy rząd, to zaprzysiężenie kiedy pan mówi? To takie niepełne? Ma być dzisiaj. Dzisiaj. Czym będzie się zajmował wicepremier Kaczyński? Pan wie, rozumie, bo politycy PiS nie są w stanie tego wyjaśnić. No, ta jego funkcja jest określona, ma koordynować kilka ministerstw. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. I ma w sobie to rozwiązanie zaszytą pewną dysfunkcjonalność, ale on może się okaże... Na czym polega ta dysfunkcjonalność, pańskim zdaniem? Tak, no, dlatego, że osoba o dużym autorytecie, właściwie do tej pory sprawująca i wyznaczająca kierunek polityki, ma jakby podlegać osobie przez siebie rekomendowanej, więc jest to pewna... Czyli właściwie szef Mateusza Morawieckiego będzie również zarazem jego podwładnym. No właśnie, więc zobaczymy, jak to będzie to funkcjonować. Komu będą raportować ministrowie, kto będzie właściwie rządził? Są tacy, którzy mówią, że to prezes Kaczyński rządzi od samego początku. Natomiast kto będzie w tej sytuacji podejmował kluczowe decyzje? Jest oczywistym, że szef głównej partii koalicyjnej ma tutaj kluczową rolę. To po co premier w takim razie? Po co no szef nie, rządu? Bo szef partii to jest szef partii. Natomiast, to czemu szef partii zostaje wiceszefem rządu w takiej sytuacji? Jest to rozwiązanie, które wielu namawiało pana prezesa Kaczyńskiego, żeby tak wrócił do rządu, wraca, zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. To może się okazać bardzo pożyteczne, może to zazgrzyta, ale zobaczymy. Na czym ma dokładnie polegać ta koordynacja w tej sytuacji? Pan to jakoś w jakiś sposób pojmuje? No, koordynacja sama w sobie, to jak w przypadku epidemii, też trzeba koordynować działania różnych służb, które są w sanepidu, ministra zdrowia, ministrowie szpitali i tak dalej. No. Wicepremierowi Kaczyńskiemu będą raportować jemu, a on będzie raportował premierowi Morawieckiemu? Czy to będzie, no nie, czy nie będzie w formie raportu, ale na pewno w formie rozmów i konsultacji. Poczekajmy, zobaczymy, jak to rozwiązanie. Ja w nim wyczuwam pewne zagrożenie również, ale i pewną może być pożyteczne, więc poczekajmy. To może do wicepremiera Kaczyńskiego należy się udać z waszymi postulatami, waszymi pomysłami na walkę z epidemią. Jak już teraz będzie w rządzie, to będzie łatwiejszy dostęp do niego niż tam na Nowogrodzką. Informacje i propozycje w tej sprawie były i są kierowane również do prezesa Kaczyńskiego. W tej chwili wicepremiera, tak, za chwilę. Wicepremiera. Andrzej Sośnierz, poseł Porozumienia, Klub Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, był z nami o poranku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.